Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na Czas dla Wrocławia. Dziś w studiu gość specjalny Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezydencie, spotykamy się na 68 dni przed Euro. Jak dziś ocenia Pan przygotowania do mistrzostw, piłkarskich mistrzostw Europy? We Wrocławiu, bo rozumiem, że o tym rozmawiamy, bardzo dobrze. Jeszcze jest jakiś cień niepokoju dotyczący inwestycji polskich kolei państwowych, czyli państwowej inwestycji dworca głównego, ale chyba i tam będzie tuż przed euro, ale nie najgorzej. No, terminal lotniska, wszyscy wiemy, działa. Stadion jest w stanie gotowości operacyjnej, tak to powiedzmy. Zaraz możemy wyjaśnić, na czym to polega. Drogi dojazdowe są, tramwaje z obydwu stron stadionu ruszą. Wszystko jest tak jak trzeba. Teraz chodzi o to, żeby w końcówce jeszcze silnie Wrocław wypromować, żeby przyjechało bardzo wielu turystów. Co ciekawe, hotele są w tej chwili bukowane bardziej przez Rosjan niż przez Czechów. To chyba zaskoczenie. Tak, wydawałoby się, no po prostu Czesi grają 3 mecze, więc wydawałoby się, że Czechów będzie w tym momencie więcej. Rosjanie grają tylko 1 mecz na początku właśnie z Czechami, ale jest ich bardzo wielu. Ja myślę, że i Czechów przyjadą naprawdę tysiące. No i liczymy, że szczególnie i w trakcie, i na ostatni mecz 16 czerwca, kiedy Polska będzie, jak sądzę, udowadniać, będzie awansować z grupy, że wtedy też bardzo wielu polskich kibiców dotrze. Rozumiem. O marzeniach piłkarskich za chwilę. Dobrze. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć naszym widzom. 8 czerwca mecz Rosja-Czechy, 12 czerwca Grecja-Czechy, 16 czerwca Czechy-Polska. A teraz pozwolę sobie troszkę podrążyć te cienie. Tak. Wywołał pan temat stadionu. Panie prezydencie, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o funkcjonowanie stadionu? On działa, funkcjonuje, jest działa. Zamknięty, potrzebuje pozwolenia na użytkowanie? Wszystkie obiekty budowlane muszą mieć pozwolenie na użytkowanie. W wypadku stadionu mamy do czynienia z następującą kwestią. Otóż wygasło tymczasowe pozwolenie na użytkowanie. I z końcem marca. Teraz jest na dniach. Jesteśmy w trakcie procedury uzyskiwania stałego pozwolenia na użytkowanie. To się zakończy w kwietniu. Niestety, to jest ta przykra okoliczność. Te procedury tak się nałożyły na siebie, że przez moment, jak jesteśmy bez pozwolenia, no nie mogą się odbywać imprezy i w związku z tym jeden mecz Śląska Wrocław odbędzie się na stadionie przy ulicy Oporowskiej. Ale już dwa kolejne i ostatnie w tym sezonie mecze Śląska będą rozgrywane na stadionie na Maślicach. Stadion sam w sobie jest w stanie, no tak powiedziałem, operacyjnej gotowości. To znaczy na nim mogą się odbywać przedsięwzięcia. W czasie uzyskiwania tego pozwolenia na użytkowanie poprawimy trochę murawę, bo tam się zdarzyło pewna rzecz, mianowicie pękła część systemu nawadniającego, więc to musimy zreperować. Tę murawę, która leży w tej chwili na stadionie, trochę, nie wiem jak to powiedzieć, podrasujemy, trochę zreperujemy, a następnie po zakończeniu sezonu piłkarskiego krótko przed Mistrzostwami Europy wymienimy murawę, tak żeby na Mistrzostwa Europy była murawa już najwyższej jakości. No i to właśnie wszystko. Jeśli ogląda te mecze polskich reprezentacji na różnych stadionach, to ta wrocławska nie wygląda najlepiej, panie prezydencie. Ona wygląda bardzo dobrze. W tej chwili wygląda rzeczywiście dużo, dużo, dużo słabiej, dlatego też musimy ją trochę poprawić. No i z tego powodu na Mistrzostwa Europy wymienimy. Skądinąd w tej chwili akurat murawa jest lepsza na stadionie przy ulicy Oporowskiej. Panie prezydencie, grudzień 2011, styczeń 2012, później 30 marca, później połowa, a może koniec kwietnia. Która z tych dat będzie obowiązywać? Wszystkie. Której można będzie powiedzieć spokojnie, stadion jest gotowy na przekazanie go UEFA. No, stadion będzie gotowy na przekazanie UEFA 11 maja. W maju, 11 maja UEFA przejmuje stadion. I odpowiedź, to jest pierwsza część odpowiedzi, tak? Czyli tym terminem, kiedy przekażemy UEFA, jest termin, którego UEFA oczekuje, mianowicie 11 maja. W końcu kwietnia będzie ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Natomiast od września stadion jest użytkowany. Przecież już 400 tysięcy osób zasiadło na krzesełkach na stadionie, obserwując już to mecze, już to koncert, już to inne wydarzenia. Spośród wszystkich
polskich stadionów na wrocławskim było najwięcej, no nie mogę powiedzieć kibiców, bo kibiców oraz uczestników przedsięwzięć. Także stadion jest gotowy operacyjnie. W końcu kwietnia będzie ta pieczątka formalna mówiąca, że jest wszystko ok. 11 maja UEFA stadion przejmie. Kropka. I teraz no, także po tym, jak UEFA przejmie, prawda, no, to jest duży obiekt. Mogą się zdarzać różne rzeczy. Na bieżąco trzeba utrzymywać go w ruchu. UEFA wskazuje na takie usterki, które należy jak najszybciej wyeliminować. Kwestie oświetlenia oraz elektronika, która działa ręcznie, a nie zdalnie. Nie, UEFA nie wskazuje na te usterki. To w takim razie jak jest? Jeden z tabloidów wrocławskich nakłamał. UEFA nie zgłasza zastrzeżeń. Jesteśmy umówieni z UEFA na wymianę murawy i to jest wszystko, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy z UEFA, zresztą od dawna. No i też dalej można powiedzieć, bo jedna z gazet wrocławskich napisała, że UEFA zamknęła stadion. Tak? I to jest po prostu nieprawda. To trochę jest przykre, że się kłamie wrocławian. Ani UEFA nie chciała zamykać, ani też nie mogła zamykać, więc w dwójnasób. Z formalnego punktu widzenia wygasło tymczasowe użytkowanie, pozwolenie na tymczasowe użytkowanie. Tak, to jest podstawowe. Tylko po co mieszać w to UEFA, skoro UEFA w to nie jest zamieszana? No, jest to z dużych spraw, bo są tysiące drobnych rzeczy, które dotyczą organizacji turnieju na stadionie, ale z dużych spraw. Oczywiście i tu jesteśmy dorozumieni, trzeba wymienić murawę. Systemy elektroniczne. Bo o tym mówił sam jedna z osób z Maxa Bygla. Systemy elektroniczne są w stanie gotowości. Gdyby chcieć organizować imprezy typu światło-dźwięk, to trzeba je trochę podrasować. I o tym mówił rzecznik Maxa Bygla, to także zostanie zrobione. Czyli gdyby na 2 maja, tak jak chciałby pan, czy widziałby pan piękne oświetlenie stadionów w narodowych barwach, to rozumiem, że na taką okoliczność to oświetlenie trzeba byłoby przygotować specjalnie. To jest jeszcze inna, to jest inna kwestia, bo jedną rzeczą jest elektroniczne sterowanie całym stadionem i oświetleniem wewnętrznym oraz wszystkimi systemami, które są na stadionie. A odrębną sprawą jest oświetlenie stadionu, tak jak go widzimy, to znaczy tej membrany, prawda, otulającej cały obiekt. I w tej chwili trwają prace dotyczące tego oświetlenia. Mam nadzieję, że one się zakończą do 2 maja. Tego nie wiemy. To jest jedyny element, który nie jest zresztą związany z odbiorami budowlanymi. Bo to jest element estetyczny dotyczący zewnętrza obiektu. One się powinny zakończyć do 2 maja. Wtedy byłoby bardzo miło. Wtedy byśmy pokazali stadion jako flagę narodową. Jeśli nie zdążymy do 2 maja, no to pokażemy go w barwach Śląska nieco później, w barwach Wrocławia i w różnych innych. Czyli rozumiem, że kwestie oświetlenia oraz tej elektroniki, one będą na czas do 30 kwietnia, wszystkie kwestie... Z elektroniką nie ma problemu. Pozwolenie na użytkowanie będzie do 30 kwietnia albo nawet wcześniej. Oświetlenie na przełomie to zewnętrzne, na przełomie kwietnia i maja powinno być ok. Panie prezydencie, nie ma pan wrażenia, czy może nie tak miało być, że wszystkie te kwestie związane z oddaniem stadionu do takiego już właściwego użytkowania nie dzieją się trochę tak na tak zwanym deadline'ie, czyli na ostatnią chwilę? Nie mam tak, tego. Nie spodziewał się pan tego, że tak to będzie właśnie wyglądać? No to jest obiekt, który kosztuje prawie miliard złotych, 900 milionów złotych. 904. Brutto, prawda? Brutto, już od razu dodamy, bo brutto, podatek zostanie od tego odjęty. Czyli prawie miliard złotych. Czyli to jest, jakby to przeliczyć na mieszkania, tak? Podzielmy przez koszt mieszkania i zobaczymy, ile to byłoby mieszkań bądź domów. Miliard to jest 1000 tysięcy, prawda? Czyli no to jest bardzo duży obiekt po prostu, więc... Bardzo kosztowny na pewno. Nie, ale wyobraźmy sobie, każdy, kto budował dom, czy każdy, kto odbierał mieszkanie, widzi, jaka skala trudności towarzyszy budowie, remontom, dostosowywaniu, odbiorom budowlanym. No to pomnóżmy tę skalę trudności razy 1000, czy razy tam tyle, ile trzeba w tym wypadku. No tak to najzwyczajniej w świecie jest, wszystko będzie na czas i teraz... W sposób oczywisty
Stadion wzbudza zainteresowanie nas wszystkich, prawda? To jest, jak przypuszczam, i dziękuję za to. To jest pewnie trzecia albo czwarta nasza rozmowa na temat stadionu. Więc ponieważ jemu towarzyszy tak ogromne zainteresowanie, bo jest duży i kosztowny, no to ze względu na to zainteresowanie wyciąga się też różne kwestie, które w jakimś sensie są, no nie chcę być normalne, ale które z natury rzeczy, prawda, dotyczą takich wielkich inwestycji. I żadnych tam tajemnic nie ma, a naprawdę na koniec, czyli na euro, wszystko będzie dobrze. Panie prezydencie, zostawmy w takim razie już same przygotowania, bo to, co będzie po euro, wydaje się równie atrakcyjnie. Mecz Japonia-Brazylia. Tak. W październiku, o tak ile jest. Mnie pamięć nie myli, reprezentacje tych dwóch krajów zagrają we Wrocławiu. Już mówi się o tym, że Brazylia za takie występy liczy sobie około miliona dolarów honorariów dla piłkarzy i poniżej tej stawki nie wychodzi z domu. Panie prezydencie, jak to będzie z organizacją tego meczu pod względem finansowym? Wszystkie koszty zostaną pokryte ze sprzedaży biletów, czyli nie będziemy dopłacali z kasy publicznej, nie będziemy dopłacali do tego przedsięwzięcia. Ono jest tak skalkulowane. Zresztą tak. Pogratulować takich gwiazd, panie prezydencie. No to jeśli do niego dojdzie, odpukać, gdyby miał dojść. No właśnie, bo PZPN już też miał pewne zastrzeżenia, ale rozumiem, że sprawa została... To zaraz wrócę do PZPN-u, dobrze. Bo to jest innego rodzaju ciekawa historia. I jeszcze nie mamy umowy. Umowa określi szczegóły, więc wtedy będę mógł powiedzieć o wszystkich kosztach, ale na poziomie listu intencyjnego on jest tak skalkulowany, ten mecz, że płacący za bilety pokryją wszystkie koszty i Japończyków, i Brazylijczyków. Natomiast z PZPN-em jest tak, że jesteśmy posłowie, wymieniliśmy listy. Zdarzyło się pewne nieszczęście, które polegało na tym, że kiedy ja ogłaszałem, że chcemy, żeby we Wrocławiu zagrała Brazylia z Japonią, no to jeden z pytających o tym, znaczy koniecznie chciał ode mnie, żebym ja powiedział, że to jest robione przeciwko PZPN-owi. Ja powiedziałem, Boże, broń, to nie jest robione przeciwko PZPN-owi, tylko jest to w zgodzie z PZPN-em. No, na co się ukazał artykuł w prasie, że to jest właśnie przeciwko PZPN-owi. To przez moment się PZPN zdenerwowało, że coś się przeciwko nim robi, ale jak sobie wyjaśniliśmy, że naprawdę w zgodzie, w porozumieniu, to jest ta zgoda już na papierze i teraz trzeba przypilnować, bo to jest trudne przedsięwzięcie, żeby rzeczywiście do niego doszło, prawda? Przede wszystkim Brazylia, ale też bardzo dobrze grająca w piłkę Japonia. No i takie egzotyczne zestawienie, prawda? Że Brazylijczycy z Japończykami we Wrocławiu. Ale dodatkowo koncert Prince'a, a także zespoły takie piłkarskie jak Borussia Dortmund, Szachtar Donieck i Tottenham i Śląsk. Tak, no bo jeśli będziemy grali we Wrocławiu, to oczywiście Śląsk musi zagrać. Mój Boże, gdyby był wtedy, tak mi się marzy, mistrzem Polski, to by było najpiękniej. Wszystkie te wydarzenia przygotowujemy. Wszystkie, co do wszystkich, mamy podpisane listy intencyjne, czyli wychodzimy z założenia, że one się dokonają. To są oczywiście bardzo skomplikowane przedsięwzięcia. I niezwykle trzeba uważać, przygotowując te rzeczy, prawda? Mieliśmy list podpisany w sprawie Prince'a, więc powiedzieliśmy o tym na konferencji prasowej. On się poczuł urażony tym, że robimy konferencję prasową bez zgody z nim. No więc już wysłaliśmy list przepraszający. I to są takie... Czyli różne emocje towarzyszą organizacji wspaniałych jednak imprez we Wrocławiu. Tak, to są takie rzeczy podwieszone na bardzo wielu niewiadomych. Ale myślę, że wszystkie wymienione się odbędą i że z wszystkich będziemy zadowoleni. Panie prezydencie, kończąc naszą rozmowę, bo nasz czas dobiega końca, chciałam zapytać, czy jest szansa, aby na euro czerwcowe przyjechał Władimir Putin, ewentualnie Václav Klaus? Czy Václav Klaus, to będę wiedział 10, bo się z nim widzę 10 w Pradze. Są sygnały, że pan prezydent Putin chciałby odwiedzić Wrocław, ale nie mamy żadnego formalnego potwierdzenia. Będzie jeszcze paru innych celebrytów i kilka innych głów państw europejskich. Więc na czerwcowych rozgrywkach. Tak, na czerwcowych rozgrywkach będzie także pod tym względem ciekawie. A ja mam nadzieję, że jeszcze przed rozpoczęciem Euro we Wrocławiu uda nam się spotkać tu, w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia, był dzisiaj naszym gościem i mówił o różnych dobrych i złych emocjach, a także o przygotowaniach Wrocławia do Euro 2012. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.